Zdradzę Wam pewną ciekawostkę, może sekret, a może po prostu fakt doskonale znany. Generalnie chodzi o to, że im więcej dziennikarzy czy redakcji motoryzacyjnych jest zapraszanych na premierę, takie pierwsze jazdy testowe danym modelem samochodu, tym ważniejszy ten debiutujący model jest dla producenta. Tutaj na pierwszych prezentacjach małego Lexusa LBX w Hiszpanii mamy 20 dziennikarzy, 20 dużych redakcji, no i mnie. A to, jak na markę premium, jest bardzo dużo, a to z kolei oznacza, że Lexus LBX jest zajebiście ważnym modelem dla Lexusa. Innymi słowy, Lexus twierdzi, że będziecie tego małego LBX-a kupować jak szaleni, co jest bardzo odważną deklaracją z racji tego, że mówimy o małym crossoverze segmentu B od marki premium, czyli rzecz wyjątkowo jak na ten moment niepopularna. A po drugie mówimy o samochodzie, który ma 1,5-litrowy, 3-cylindrowy silnik i kosztuje... A teraz już oficjalnie, cześć, dzień dobry, jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to tylko przypomnę, że ja nazywam się Michał, od prawie 15 lat testuję i recenzuję nowe modele samochodów, raczej tych szybszych, raczej tych lepszych spółki premium, a tutaj o tych samochodach sobie opowiadamy i dzisiaj niezwykle ciekawy samochód, jeśli chodzi o segment premium, ponieważ mówimy o jednym z najmniejszych, o ile nie najmniejszym samochodzie segmentu premium, jaki obecnie można kupić. Czyli o Lexusie LBX, a więc Lexusie, jakiego jeszcze nie było. LBX to skrót od Lexus Breakthrough Crossover, co sugeruje, że mamy do czynienia z modelem przełomowym. Nie tylko dla Lexusa, bo to ma być trzeci najpopularniejszy model tej marki, ale i dla całego segmentu samochodów premium. LBX to druga poważna próba otwarcia naszych serc i portfeli na małe, ale za to wcale nie tanie, samochody ze znaczkiem premium. A przypomnę, że pierwsza taka próba w postaci Audi Q2 zakończyła się niepowodzeniem. Z czym mamy zatem tutaj do czynienia? LBX to hybrydowy miejski crossover, ma niemal identyczne rozmiary jak Toyota Yaris Cross, bo jest oparty na tej samej płycie co Toyota Yaris Cross, chociaż ma nieco większy rozstaw kół i rozstaw osi. Dzięki temu jest pewniej osadzony na asfalcie na swoich dosyć szerokich oponach. Oczywiście zdjęcia i filmy nie oddają tego, co tu się dzieje na żywca, bo na żywca, jak podejdziecie do tego samochodu, jak zobaczycie go na własne oczy, to okazuje się niezwykle kompaktowym samochodem. No od razu widać, że jest niewielki, że mamy do czynienia z tym najmniejszym spośród crossoverów od marek premium. Natomiast, jak widzicie, dzięki tym wszystkim przetłoczeniom, które tutaj mamy, jakieś takie przetłoczenia znalazły się nawet na masce, jest jak trochę jak taki Jack Russell Terrier, czyli mały, ale niesamowicie nabity. No i wydaje mi się, że jest to też sylwetka, jest to design, który tak łatwo nie zginie, którego tak łatwo nie przeoczycie w zalewie miejskich crossoverów od marek popularnych. Bo ile chodzi o marki premium, to tutaj wielkiej konkurencji nie ma, no to wśród marek popularnych mamy naprawdę dużo tych małych crossoverów, ale LBX według mnie będzie się wyróżniał od tam jakiegoś Peugeota, Hyundai'a czy chociażby Forda Puma. Jeśli chodzi o design, to od razu widać, że na pewno nie jest to mniejszy NX, nie jest to też mniejszy UX, raczej gdybym miał go odnieść do współczesnych modeli w gamie Lexusa, to można powiedzieć, że to jest taki bardzo zmniejszony Lexus RX, co widać przede wszystkim po tym grillu. Zobaczcie, grill, który nie ma właściwie żadnej ramki tutaj, żadnej obwódki, jest po prostu takim plastrem, spłaszczonym plastrem miodu. W tej bogatszej wersji pojawiają nam się tutaj jakieś takie kontrastujące akcenty. Ten nos, podobny jak w RX-ie, bardzo przypomina mi ten zabieg tutaj RX-a, też jest zaakcentowany kontrastującym srebrnym elementem. Jeśli chodzi o jakieś bardziej sportowe odmiany i bardziej sportowy design, no to tu się za wiele nie da poszaleć, niezależnie od tego, na jaką wersję się zdecydujecie. Tutaj wszystko będzie wyglądać bardzo podobnie, jeśli chodzi o wykończenie zderzaka z przodu, z tyłu. Natomiast można zdecydować się na jednokolorowe nadwozie albo tak jak tu na nadwozie dwukolorowe. Mamy tutaj jakiś taki wielki ten słupek ze schromowanym elementem z tyłu. No mamy już tutaj z tyłu modny zabieg, czyli światła tylne połączone
jedną taką świetlną belką, to całe nie jest natomiast zawsze regułą, że ta cała belka świeci się na całej szerokości. Tutaj tak jest, tradycyjnie dla Lexusa światełka troszkę w kształcie L. Tablica rejestracyjna przesunięta na sam dół, żeby zrobić miejsce dla tego prestiżowego napisu. Mamy zaakcentowany mniej więcej ten spoiler dachowy, jest całkiem spory, 18 cali. Jest takim standardem, chociaż ta bazowa, taka cennikowa, otwierająca cennik wersja będzie miała felgi 17-calowe. Tutaj mamy 18, nic więcej nie dostaniemy, ale wydaje mi się, że te 18 tutaj w zupełności wystarczają i też nie psują komfortu. Jeśli chodzi o światełka z przodu, to też mamy takie odwrócone. Lexus twierdzi, że to jest odwrócona L-ka. Niech będzie, można się tu jakiejś L-ki typowej dla Lexusa doszukać. A tak w ogóle to chciałem Wam tylko przedstawić mojego nowego pracownika w dziale kreacji wideo na Premium Moto, czyli Sony Xperia 1V z niesamowitą optyką, którą właśnie testuję. Jest Xperia 1V u mnie na praktykach. No i co, oprócz tego, że ma niesamowitą optykę, to ma dwie bardzo profi i rozbudowane aplikacje do wideo, które sobie zobaczymy za chwilę na przebitkach, jak będzie ciemniej, i które mają bardzo podobne możliwości tutaj ustawień, a nawet może nieco więcej niż w moich lustrzankach Sony, którymi na co dzień nagrywam materiały na YouTube'a. Tutaj te dwie apki są niezwykle zaawansowane. No i chcę się właśnie przekonać, jak taka Xperia 1V zdaje egzamin jako, powiedzmy, taki bardziej kompaktowy setup nagraniowy właśnie na takich szybkich, wyjazdowych prezentacjach, na których nie ma za dużo czasu na rozkładanie się ze sprzętem i tak dalej, i tak dalej. No jedyny problem, że nie zdążyłem jej dokładnie poznać i opanować tych wszystkich ustawień, więc nagrywamy tak trochę na żywioł, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Interesuje mnie przede wszystkim, czy jakość obrazka jest na tyle wystarczająca, kolory, stabilizacja i tak dalej, żeby Xperia 1V mogła na takich wyjazdach, prezentacjach, szybkich nagraniach godnie zastąpić moje lustrzanki Sony. To pozostałem oczywiście do oceny Wam. Wracamy do Lexusa. No dobra, jesteśmy za kierownicą nowego Lexusa LBX. No i trzeba zacząć, wydaje mi się, od tej dla mnie najbardziej kontrowersyjnej rzeczy w tym samochodzie, czyli osiągów. No bo mówimy o samochodzie klasy premium, a mamy tutaj trzycylindrowy, 1,5-litrowy silnik, całe 136 rwących koni, niecałe 10 sekund do setki, tam 9,6 albo 9,3, w zależności czy mówimy o napędzie na wszystkie koła, czy napędzie na przód. 0,50 z launch controlem. No i 9,6, 9,3 sekundy do setki to sporo. Dla mnie taką granicą obciachu jest 10 sekund, więc jesteśmy blisko granicy obciachu dla samochodów klasy premium. 90, 120. A może nawet 140 zrobimy. Ale Lexus twierdzi, że w LBX-ie, małym miejskim hybrydowym crossoverze adresowanym przede wszystkim do kobiet, więcej mocy, przepraszam wszystkie kobiety, które lubią szybsze samochody, ale Lexus twierdzi, że więcej mocy i lepszych osiągów nie potrzebujecie, że to jest wystarczające. Za te osiągi w LBX odpowiedzialny jest ten sam napęd hybrydowy piątej generacji, który znamy z Toyoty Yaris Cross, chociaż w Lexusie ma 10 koni więcej. Pojawia się jeszcze jedna zasadnicza różnica w postaci baterii. Lexus podkreśla, że w LBX, podobnie jak w znacznie droższym RX, zastosował wydajną baterię bipolarną, jakiej nie dostajecie w Toyocie. Generalnie chodzi o to, że ta bateria dużo szybciej oddaje ładunek do silnika elektrycznego, dzięki temu silnik elektryczny sprawniej i wydajniej reaguje na gaz, zapewniając lepsze osiągi i wrażenie lepszej dynamiki. Więc te reakcje na pedał przyspieszenia, jak na 136 koni, są całkiem spoko, dobre, lepsze, na pewno lepsze niż w Yarisie Cross. Nie zmienia to faktu, że ta dynamika pozostaje na przeciętnym poziomie, natomiast zdecydowanie ponadprzeciętne są wartości średniego zużycia paliwa uzyskiwane przez hybrydowy układ LBX-a. W realnych drogowych testach koledzy dziennikarze zaproszeni na prezentację wykręcali zużycie poniżej 4 litrów na 100 km. Oczywiście mamy bezstopniowe CVT. Co sprawia, że przyspieszanie to jest jednostajny warkot tego trzycylindrowego silnika na wysokich obrotach. Natomiast nie przedziera się on, nie wdziera się on tak do kabiny aż tak brutalnie, wydaje mi się, jak w Toyotach. Jest tu
lepsze wyciszenie i ten silnik jest troszkę uszlachetniony, jeśli chodzi o wibracje. I ten jego taki premium feel, jeżeli możemy mówić o premium feel w przypadku 3-cylindrowego, 1,5-litrowego silnika, no ale to też nie, umówmy się, to nie jest nowość w segmencie premium Audi Q2, na przykład ten 3-cylindrowy silnik już tam od 2016 roku uskutecznia. Lexus mocno podkreśla też, że tutaj sporo uwagi poświęcił temu, żeby ten samochód dobrze się prowadził, żeby dostarczał satysfakcjonujących wrażeń z jazdy, żeby nie był kolejnym zwykłym miejskim kapciem na miękkim zawieszeniu, tylko żeby faktycznie potrafił w tę jazdę zaangażować i przyjemności z jazdy dostarczyć. I faktycznie coś tu na rzeczy jest, nie chcę za mocno tutaj nadwyrężać stabilizacji. Właśnie, za stabilizację odpowiada Kamil jakby co, więc wszystkie zażalenia to do stabilizacji proszę kierować na Motofakty. Nie będziemy szaleć po zakrętach, ale da się tym pewnie i skutecznie zakręty pokonywać. Nawet tutaj kilka takich zakrętów mamy. Więc wydaje mi się, że wszystko jest w najlepszym porządku. To zawieszenie na pewno jest po stronie tych twardszych zawieszeń, jeśli mówimy o tych crossoverach czy SUVach segmentu B, tych najmniejszych miejskich suwikach. Jak nie mamy tu jeszcze bajerów typu adaptacyjne zawieszenie, to zawieszenie ma jeden standardowy tryb. Przy tej wersji, którą mamy z napędem naprzód, z tyłu mamy belkę skrętną, co jakoś nie rzutuje, wydaje mi się, na komfort, ale trzeba by było porównać z wersją LBX-a z napędem na cztery koła, gdzie mamy z tyłu już zawieszenie wielowahaczowe. No więc właściwości jezdne są bardzo ok, również przez to, że mamy szeroki rozstaw kół, mamy szerokie opony, więc trzyma się tej drogi i naprawdę da się tym przyjemnie przez te zakręty pojechać. Może jeszcze nie jest to poziom Forda Pumy, ale na pewno coś jest na rzeczy. Jednocześnie bardzo dobrze te angażujące właściwości jezdne połączone są z komfortem jazdy na co dzień. No właśnie, a propos, pani mi przypomniała, że należałoby wspomnieć o tych wszystkich asystentach, wszystkich systemach wspomagających, których tu jest pełny pakiet równie pełny, co na przykład dostajecie w Lexusie RX. Oczywiście za dopłatą. Za dopłatą możecie mieć tu wszystkie aktualnie oferowane przez Lexusa systemy wspomagające. Lexus też nie pozwoli Wam na przykład tutaj otworzyć drzwi, jeśli wykryje, że coś te drzwi mogłoby Wam po otwarciu urwać. Bardzo mi się podoba to, że Lexus tutaj w opcji oferuje akustyczne grubsze szyby, zarówno przednią, jak i boczne. Coś, czego nie dostajemy aktualnie nawet w nowej serii 5. I na to narzekałem, albo dopiero będę narzekał przy teście nowego BMW serii 5. Tutaj takie akustyczne szyby mamy, klejone, grube, to na pewno poprawia. To zawsze dobrze, bardzo dobrze wpływa na wyciszenie wnętrza i tych szumów opływającego powietrza. Natomiast z racji tego, że mamy tutaj dosyć grube opony, jak na crossovera segmentu B, czyli tam chyba 225 mm szerokości, czyli raptem chyba 10 mm węższe niż w Lexusie, potężnym Lexusie RX, to tutaj przy jeździe z takimi prędkościami powyżej 100 na godzinę, no przede wszystkim słyszę szum tych opon, chociaż tutaj też mamy dosyć taki nierówny, chropowaty hiszpański asfalt, więc może dlatego. To, co mi się spodobało w Lexusie LBX, to pozycja za kierownicą, bo czuję się mocno obudowany tym kokpitem. Przy moich 185 cm wzrostu czuję, że siedzę dosyć wysoko. Chętnie bym sobie w takim małym crossoverze o lekko sportowym feelingu usiadł trochę niżej. I niestety tutaj nie mam takiej możliwości, ale sądzę, że dla nieco niższych osób będzie w sam raz. Poza tym w crossoverach chodzi o to, żeby siedzieć wysoko i mieć dobrą widoczność przez przednie i boczne szyby. Tutaj na tę widoczność absolutnie nie można narzekać. Dosyć cienki jest ten słupek, a tutaj mam jeszcze dodatkowe okienko, więc jeśli chodzi o jazdę w mieście i wykrywanie rowerzystów, którzy nam będą z boku tutaj chcieli się pod koła władować, to sądzę, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Możemy zrobić przerwę. Proszę bardzo, wnętrze najmniejszego Lexusa w gamie. To, że mamy do czynienia z małym Lexusem, wcale nie oznacza, że tutaj to wnętrze jakoś będzie gorszej jakości, bo mocną stroną i tym, co wyróżnia się przy pierwszym kontakcie z tym wnętrzem, jest fakt, że ono jest bardzo wysokiej jakości. Mamy bardzo dobre materiały tutaj wykończone i jak przystało na Lexusa, jest genialnie spasowane.
śmiem zaryzykować stwierdzenie, że jeśli chodzi o jakość materiału i wykończenie tego wnętrza, to jesteśmy ciut wyżej nawet niż w UX-ie, którego chwaliłem również za te aspekty. Też zwróćcie uwagę, jakie materiały tu są wykorzystane. Tu jest prawdziwa skóra, a tu mamy sztuczny leksusowy zamsz, czyli taki leksusowy odpowiednik Alcantary. Materiał całkiem premium i jest go tu bardzo dużo. Zobaczcie, wychodzi nawet tutaj na drzwi. Przyznam, że nie kojarzę drugiego małego samochodu od marki premium, w którym tyle tego sztucznego zamszu by było, a na pewno nie w tej cenie, o której sobie powiemy na końcu. Ostatni raz tyle Alcantary, zamszu, czy Race Texa, czy innego sztucznego zamszu miałem w 911 GT3 RS. Ważnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest fakt, że o ile w Yarisie Cross, to wnętrze zawsze będzie wykończone na czarno. Tam nie macie ciemnym materiałem, tam nie macie specjalnych pola manewru, jeśli chodzi o tapicerki, to tutaj tych tapicerek jest od cholery, jest jasna, ciemna, beżowa, chyba nawet czerwona, na pewno brązowa. Tutaj wówczas pojawia się skóra. Możemy to wnętrze mieć też w wersji zupełnie wegańskiej, gdzie nie ma ani grama zwierzęcej skóry. Bardzo podobają mi się fotele, solidne, mięsiste, dobrze trzymają, wygodnie się w nich siedzi, chociaż oczywiście dla wyższych osób powyżej 185 cm wzrostu będzie brakować troszkę tego wysuwanego odcinka pod udami. Ale oprócz tego wszystko jest w jak najlepszym porządku. Lędźwia regulowane przód, tył jedynie, nie góra, dół. No i chyba w opcji elektryczna regulacja fotela kierowcy, fotel pasażera regulujemy ręcznie. W tym najmniejszym Lexusie mamy największe cyfrowe zegary, jakie w Lexusach do tej pory się pojawiły. 12,3 cala. No, znawcy japońskiej motoryzacji od razu zobaczył, że mamy do czynienia z rozwiązaniem i grafiką podobną do tego, co mamy w Yarisie Cross, no bo ten klaster zegarów, że tak powiem po polsku, został przeciągnięty tutaj z Yarisa Cross, natomiast inny jest system multimedialny, prawie 10 cali przekątna, oprócz tego, że nie ma tu wiele ustawień i rzeczy do zabawy w porównaniu z systemami multimedialnymi Audi, BMW czy Mercedesie, no to jest wszystko, co potrzeba, poza tym elegancko, sprawnie, bez przewodowo łączy się z Android Auto i z Apple CarPlay i działa to wszystko tutaj super. Jeśli chodzi o aspekty praktyczne, to bardzo spodobał mi się ten element, czyli podłokietnik, taki modułowy podłokietnik, raz, że możemy go tutaj sobie przesuwać, blokuje się w dwóch pozycjach, dwa, można go otworzyć, trzy, można tutaj wyjąć sobie ten taki pojemnik na sadzonkę, tudzież cup holder, no i tu mamy jeszcze dosyć głęboki, spory podłokietnik, co jest ważnym aspektem w przypadku tak kompaktowego wnętrza, że tutaj mamy duży schowek. Zwróćcie uwagę, jeszcze jeden duży schowek, czy duża półeczka, na cokolwiek pojawia się tutaj. Nawet mamy tutaj jeszcze gniazdo, dwa porty USB-C, no i jest indukcja i jest jeszcze jeden cup holder, więc mamy dwa cup holdery i tutaj jeszcze całkiem spoko uchwyt na telefon. Znane z innych Lexusów przełączniki. No i lewarek również znany z chociażby chyba NX-a. Na pewno z NX-a, chociaż nie wiem, czy w NX-ie nie jest większy, wygodny w użyciu i również bardzo dobrze wykonany. To jest jeden solidny kawał lewara. Mamy tutaj jeszcze jedno rozwiązanie z NX-a, które w NX-ie bardzo mi się spodobało, czyli brak fizycznych klamek i otwieranie drzwi przez naciśnięcie tego przycisku, który imituje klamkę. Nie trzeba ciągnąć tej klamki, wystarczy przycisnąć i to działa super. I to, uwierzcie mi, jest lepsze rozwiązanie niż tradycyjne klamki, ale jeśli lubicie tradycyjne klamki, to zawsze możecie otwierać Lexusa w ten sposób. Kierownica również całkiem premium. Fizyczne przyciski, które również, jak tutaj byśmy zobaczyli, zobaczymy HDA, fizyczne przyciski, które również reagują na położenie palca, czyli coś, co znamy chociażby z NX-a. Są łopatki w tej bardziej sportowej wersji, które sprawiają, że możemy sobie tutaj jakieś tam mocniejsze hamowanie silnikiem włączyć, no bo mamy skrzynię CVT, więc nie ma biegów, ale hamowanie silnikiem da się, stopień hamowania silnika da się dzięki tym łopatkom podnieść. Tablica wskaźników ma oczywiście kilka trybów, jak się do nich uda dokopać tutaj. No, tej obsługi tej tablicy wskaźników trzeba się nauczyć, to na pewno. Jeśli chodzi o aspekty praktyczne, schowek dosyć mały, ale tak jak mówię, jest duży podłokietnik. Tyle
wygodna kanapa dla formalności. Powiem, że typ 185 cm wzrostu jakoś tam w miarę zmieści się za typem 185 cm wzrostu, natomiast jest dosyć niewielki tunel środkowy. No da się tu podróżować, chociaż z pewnością nie jest to samochód, który tworzono z myślą o podróżowaniu w 4 osoby, raczej 2. Nie ma podłokietnika z tyłu. Czy jakieś nawiewiki tutaj mamy? Nie ma nawiewików. Plastik tutaj, no twardy, no ale to jakby standard, jeśli chodzi o klasę premium i samochody tego segmentu, ale jeszcze więcej tego zamszyku tu się pojawia, takie same klameczki. Jeśli chodzi o wygody i urozmaicenia dla osób w drugim rzędzie, no to 2 razy USB-C, jest jeden gazetownik i w sumie to tyle. A, no i ISOFIX-y. Tak jak mówię, nie jest to miejsce z myślą o podróżowaniu przez setki kilometrów po Europie, ale na krótkich dystansach do jazdy po mieście sprawdzi się w sam raz. Jest wystarczająco miejsca, tak jak mówię, tunel środkowy też nie jest za duży, nie zabiera za dużo tego miejsca. Są takie kieszenie w drzwiach. No więc takie niezbędne minimum komfortowych dodatków jest i niezbędne minimum przestrzeni też. Sporo przestrzeni jest na pewno na stopy. Bagażnik. Zwróćcie uwagę, elektrycznie podnoszona klapa w tych wyższych wersjach jest dostępna. Można też cały samochód zamknąć jednym przyciskiem. Jako że jesteśmy w reżimie prezentacji pierwszych jazd testowych, harmonogram niezwykle napięty, więc jeździmy z bagażami, ale wchodzi tutaj w tej wersji z napędem jedynie naprzód 401 litrów. Jeśli weźmiecie wersję z napędem na wszystkie koła, to pojemność bagażnika spada do 370 litrów. Jest to bagażnik, jak widzicie, wystarczający na dwie walizki plus parę dupereli. Na pewno wysoki próg załadunku się pojawia. On zniknie, jeśli weźmiecie wersję z napędem na 4 koła, bo wtedy ta krawędź bagażnika się obniży. Jakieś te haczyki do mocowania czegokolwiek są i 12V w bagażniku jest. Jest chyba już nawet LED-owe światełko do oświetlenia bagażnika, a nie tak jak chyba w CHR-ze mieliśmy żółtą żarówkę. Więc jest postęp tutaj w Toyocie i Lexusie. Natomiast nie mogę namierzyć elementu, który wydaje mi się niezbędny w bagażniku miejskiego, typowo miejskiego samochodu, czyli uchwytu na siateczki. Trochę szkoda, że tego nie ma. Jest dosyć solidna półka, to już nie jest taka rajstopa, tylko solidna, twarda półka, na której faktycznie można już coś położyć, ale nie za ciężkiego. Na zakończenie musimy powiedzieć sobie jeszcze o tym, ile trzeba wydać, żeby móc wjechać do świata premium za kierownicą potencjalnie przełomowego, małego, miejskiego, hybrydowego crossovera od Lexusa. Ceny LBX zaczynają się od 150 tysięcy złotych, a prezentowany egzemplarz w bogatej wersji to już kwota bliżej 180 tysięcy złotych. Czy to drogo? Cóż, ciężko powiedzieć, bo jak wspomniałem, LBX nie ma wielu konkurentów, do których moglibyśmy się odnieść. Jedynym bezpośrednim jest Audi Q2, które po zrównaniu doposażenia będzie, mimo zaawansowanego wieku, jakieś 30 tysięcy złotych droższe. Nie zmienia to faktu, że przy cenie 180 tysięcy złotych wkraczamy już na terytorium większego i mocniejszego, chociaż z pewnością mniej nowoczesnego, UX-a. Lexus zakłada, że w tym roku w Polsce zamówimy około 2,5 tysiąca egzemplarzy LBX-a, a to mniej więcej tyle, ile zarejestrowanych w 2023 roku egzemplarzy RX-a albo Audi A6. Założenia są więc ambitne, ale po pierwszym kontakcie z małym Lexusem mogę śmiało powiedzieć, że ma spory potencjał na wykręcenie dobrego wyniku i zmianę naszego podejścia do małych, ale wcale nie tanich, samochodów od marek premium. A jak jest twoje zdanie? Czy uważasz, że mały hybrydowy crossover ze znaczkiem Lexusa ma szansę na sukces w naszym kraju? No dobra, to już niestety wszystko, jeśli chodzi o takie pierwsze jazdy testowe i pierwszą przymiarkę, pierwszą szybką przymiarkę do nowego Lexusa LBX. Więcej o nim opowiemy sobie na pewno, kiedy już wczesną wiosną dotrze do Polski i sprawdzimy go na polskich drogach, chociaż na pewno już nie w tak ładnych okolicznościach przyrody. Nieco bardziej szaro chyba będzie. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia przy okazji następnego samochodu i zapraszam do subskrybowania